Dzień ten biedny i ubogi. Przeżyj życie z Jezusem, przeżyj je dla Boga. Czekać cię będzie, czekać cię będzie w niebie nagroda. Czekać cię będzie, czekać cię będzie w niebie nagroda. Zaufaj Bogu, zaufaj na wszystko. Zaufaj Bogu, zaufaj modlitwą. Zaufaj Bogu, zaufaj na wszystko. Powstania Warszawskiego. Artystka zmarła 13 listopada w wieku 94 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o 12 mszą świętą w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Alina Janowska zostanie pochowana na wojskowych Powązkach. Na koniec czas na prognozę pogody. W dzień będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady. We wschodniej połowie kraju deszczu ze śniegiem i śniegu, w zachodniej deszczu ze śniegiem i deszczu. W rejonach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura od 2 stopni na wschodzie do 6 na zachodzie oraz na wybrzeżu. W rejonach podgórskich chłodniej od minus 1 do 3. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, zwłaszcza w górach i nad morzem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 3. Powtórka programu. Polacy w świecie. Edyta Woźniak, dzień dobry, zapraszam na magazyn polonijny. Jan Karski na Ukrainie na Uniwersytecie Lwowskim. To będzie wyjątkowa lekcja historii. Opowiemy o polsko-ukraińskich relacjach i o pamięci historycznej. Sprawdzimy, co robią Polacy w Pjongczangu, czyli w Korei Południowej, a także opowiemy o akcji Polacy Rodakom i o festiwalu filmu polskiego, który właśnie zakończył się w Chicago. Na początek przegląd najważniejszych polonijnych wydarzeń ostatniego tygodnia, które zebrała Maja Wasilewska. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, że w czasie dwóch ostatnich lat resort zajął się m.in. promocją Polski za granicą, m.in. za pośrednictwem mediów. Wymieniał w tym kontekście portale internetowe poland.pl czy thenews.pl, który, jak podkreślał Waszczykowski, jest także wspierany przez MSZ oraz telewizję Polonia. Angażujemy się również w ramach Unii Europejskiej na rzecz zwalczania propagandy i dezinformacji, szczególnie dezinformacji płynącej ze strony Rosji. Chciałbym Państwu zakomunikować, iż mamy też stale rozbudowaną politykę pomocy humanitarnej, mówił szef MSZ. Przekonywał, że pomoc ta została czterokrotnie zwiększona w 2016 roku, a w tym roku przekroczy 150 milionów złotych. Patriotyzm jest wyborem, z którym wiąże się obowiązek, powiedział w Paryżu wiceszef polskiej dyplomacji podczas spotkania z przedstawicielami Polonii francuskiej. W trakcie wtorkowego spotkania wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak zachęcał zgromadzoną Polonię do dbania o dobre imię Polski we Francji oraz promocję nauki języka polskiego. Podkreślił także wagę, jaką rząd Rzeczpospolitej przykłada do współpracy z Polonią. Działajmy razem na rzecz wspólnego celu. Im lepsza jest opinia o Polakach, tym lepsza jest opinia o Polsce. Im lepsza opinia o Polsce, tym lepsza o Polonii, podkreślił. Wiceszef MSZ przedstawił również działania rządu w obszarze kontaktów z Polonią i Polakami za granicą, wymieniając m.in. nowelizację ustaw o repatriacji Polaków ze wschodu i karcie Polaka, czy też przyjęcie ustawy o tzw. legitymacjach polonijnych. Przypomniał przy tym, że rząd postanowił przeznaczyć w 2018 roku kwotę 100 milionów złotych na wsparcie dla organizacji polonijnych na całym świecie, którą w przyszłym roku dysponować będzie Senat Rzeczpospolitej. Podczas dyskusji poruszono także zagadnienia związane z promocją polskiej kultury i obchodami stulecia odrodzenia państwa polskiego poza granicami kraju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 20 paryskich instytucji i stowarzyszeń polonijnych. Muzeum Pałacu Radziwiłłów w Wilnie otwarto wystawę poświęconą starszemu bratu marszałka Józefa Piłsudskiego. Można na niej m.in. zobaczyć film poświęcony Bronisławowi Piłsudskiemu. Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, powiedział Polskiemu Radiu, że pokazanie tej wystawy na Litwie było dosyć odważną decyzją. Po wstępnych rozmowach z Litewskim Muzeum Sztuki okazało się, że Bronisław Piłsudski jest tą osobą, na której możemy budować pozytywną narrację na temat Piłsudskich w ogóle. Wystawę przygotowało w 2016 roku Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem z okazji 150. rocznicy urodzin Bronisława Piłsudskiego. Bronisław Piłsudski jest w Polsce właściwie kompletnie nieznany, powiedziała dyrektorka muzeum.
Muzeum Tatrzańskiego Anna Wendę-Surmiak. Na ekspozycji można zobaczyć m.in. portret Bronisława namalowany w 1912 roku w Zakopanem przez litewskiego malarza Adamasa Warnasa. Obraz powstał w czasie, kiedy Bronisław Piłsudski przebywał w Zakopanem po powrocie z kilkunastoletniego zesłania na Sachalin. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Wystawa będzie czynna do 25 lutego. W Iwano-Frankiwsku na zachodniej Ukrainie zostaną przeprowadzone warsztaty interdyscyplinarne, natomiast we Lwowie odbędzie się konferencja. A wszystko wokół osoby Jana Karskiego. A to za sprawą działań Fundacji Edukacyjnej jego imienia działającej w Warszawie oraz Uniwersytetu Lwowskiego. Na temat szczegółów współpracy z prezes Fundacji rozmawiał Michał Fedusio. Ewa Juńczyk-Ziemecka, prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Pani prezes, wyjątkowe wydarzenia czekają zarówno Polaków, którzy chcieliby się udać na wschód, jak i też mniejszość polską zamieszkującą okręg konsularny lwowski, bo fundacja szykuje właśnie kilka wydarzeń związanych z postacią Jana Karskiego, ale też z dyskursem historycznym. Tak, jak Państwo zapewne wiedzą, Jan Karski to jest pseudonim Jana Kozielewskiego. Jako młody człowiek, właśnie jako Jan Kozielewski, studiował we Lwowie na uniwersytecie wtedy imienia Jana Kazimierza, obecnie imienia Iwana Franki. To był okres niezwykłego rozkwitu tego uniwersytetu, zwłaszcza w dziedzinie nauk prawnych, a także początek założonego w studium dyplomacji przez profesora Ludwika Erlicha dla chętnych studentów prawa. I właśnie Jan Karski, wtedy Kozielewski, studiował tam zarówno Wydział Prawa, jak i studium dyplomacji, ponieważ chciał być dyplomatą. To było jego marzenie. Wracamy na ten uniwersytet, który chętnie będzie z nami, wyraził taką ochotę, aby przypomnieć swojego wielkiego absolwenta, potem wielkiego, zresztą nie jedynego, bo takich wielkich absolwentów tego uniwersytetu było bardzo, bardzo wielu. I razem z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych, którym to wydziałem kieruje były ambasador ukraiński w Polsce, profesor Malski, organizujemy konferencję. Konferencja brzmi bardzo przyjemnie, tytuł jej, ponieważ jest to cytat z jednego z wywiadów z Janem Karskim, który powiedział, że we Lwowie byłem szczęśliwy. Wiemy, że program konferencji jest bardzo bogaty. Będą paneliści polscy oraz ukraińscy. Jakie bloki tematyczne pojawią się i jaką formę przybierze też dyskusja, bo przecież mowa będzie nie tylko o historii. Strona ukraińska organizuje swoich gości, prelegentów, a my organizujemy naszych. Będziemy rozmawiać o pamięci. O pamięci i jakby odpowiedzialności za tą pamięć. Ponieważ panele polski i ukraiński będą panelami oddzielnymi, w związku z tym spodziewam się, że będziemy mogli sobie bardzo dużo powiedzieć, nie doprowadzając do żadnych napięć. Ja nie mówię, że unikamy napięć, ale zależy nam na tym, aby współpracować z Lwowem, z Uniwersytetem Lwowskim. Zgodnie zresztą z taką wypowiedzią Jana Karskiego, który w 1997 roku, kiedy był w Łodzi, powiedział, że nasze narody nie znają się, że my jesteśmy ze sobą po sąsiedzku i tak mało o sobie wiemy, natomiast budujemy sobie nawzajem mosty pewnych stereotypów, które nas od siebie oddzielają, a nie zbliżają. Więc jakby kierując się tą zachętą naszego patrona, chcemy jeszcze jeden, może nie od razu most, ale taką małą kładkę położyć między Warszawą, Fundacją Jana Karskiego w Warszawie, a Lwowem. Ponadto będziemy mieli też warsztaty dla Polaków mieszkających na Ukrainie i dla Ukraińców interesujących się sprawami polskimi. I znów Karski tutaj jest tą postacią integrującą, bo te warsztaty dotyczą różnych rzeczy, a Karski jest tylko i wyłącznie tym szyldem, pod którym one się odbywają, ponieważ warsztaty będą dotyczyć tego, czego symbolem Karski dzisiaj jest, tych takich wartości uniwersalnych, które są dla każdego po obu stronach granicy, a nawet po obu stronach Atlantyku. Więc mamy nadzieję, że tam zgłosi się sporo osób. Warsztaty są w Iwano-Frankiwsku, czyli mieście, które przed wojną nazywało się Stanisławów. I chcę powiedzieć, że mimo przekonania, że teraz nasze stosunki między Polską a Ukrainą troszeczkę zostały nadwyrężone, to ja muszę powiedzieć, że na tym poziomie uniwersyteckim Domu Kultury my mamy bardzo dobre kontakty. Chciałabym zresztą autorów tych kontaktów, jeśli pan pozwoli, wymienić. Przede wszystkim jest to Uniwersytet Lwowski, ponadto Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Kurier Galicyjski, to są nasi partnerzy w organizowaniu tego wydarzenia, no i ponadto wspiera nas
polski senat, a patronatu honorowego udzielił nam konsulat we Lwowie. Wszystkim naszym współpracownikom dziękuję i nie mogę się doczekać, kiedy się z Państwem zobaczę we Lwowie. Z naszej strony będziemy mieć znakomitych gości, którzy zgodzili się brać udział w konferencji. Doktor Agnieszka Bieńczyk-Misala z Uniwersytetu Warszawskiego. Ona była naszą stypendystką, bo fundacja daje stypendia na innym uniwersytecie, uniwersytecie, na którym profesor Karski uczył w Georgetown University w Waszyngtonie. Będzie pan doktor Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Polin. Będzie pan doktor Maciej Kozłowski, pisarz, dziennikarz, dyplomata. Jest to nasz były ambasador Polski w Izraelu. Witold Dąbrowski, który jest wicedyrektorem Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. I teraz każde z tych osób reprezentuje inny punkt widzenia na pamięć, o której wspominałam. Oczywiście Karski jest pewnym punktem wyjścia, ale podzieliliśmy tę konferencję na takie tematy. Pamięć jednostkowa, czyli po pierwsze, co my pamiętamy, a ponadto, jaka jest rola jednostki w historii. Jak wpływa na bieg historii. Na przykładzie Karskiego oczywiście, rola jednostki wobec historii, na przykładzie Jana Karskiego. Profesor Stola będzie mówił o pamięci instytucjonalnej, w tym sensie, że muzeum, którym kieruje, Muzeum Historii Żydów Polskich, jest wielkim centrum edukacji. Edukacji i spotkań. Spotkań ze stereotypami, z własnymi uprzedzeniami, z niewiedzą. I w tym sensie jest to miejsce, które nie tylko daje nam wiedzę po przejściu wystawy stałej, ale na licznych konferencjach, wykładach, no można tam uzupełniać swoją wiedzę na każdy temat, który mieści się w historii Polski, albowiem chciałabym zwrócić uwagę tym Państwu, którzy jeszcze nie byli w Muzeum Historii Żydów Polskich, że nie ma w Polsce jeszcze takiego muzeum, gdzie historia Polski byłaby opowiedziana od początku do końca. Od pierwszej wzmianki, poprzez Piastów aż do dzisiaj. To jest historia, którą można zobaczyć w Muzeum Historii Żydów Polskich, a na tym tle jest pokazana historia społeczności żydowskiej na terenach Rzeczpospolitej. Wreszcie pamięć narodowa na przestrzeni ćwierćwiecza, to jest pan doktor Kozłowski, i pamięć lokalna. Otóż pan Witold Dąbrowski jest takim animatorem kultury, który wraz z Teatrem Brama Grodzka w Lublinie organizują różne wydarzenia dla młodzieży, dla uczniów, dla studentów, dla lokalnej społeczności, którymi to wydarzeniami docierają do tożsamości miejsca, w którym dzisiaj są. Czy to jest miasto, czy to jest rynek, czy to jest kamienica. I ja byłam na kilku takich wydarzeniach, robi to na mnie ogromne wrażenie. Więc te cztery osoby pokażą, w jaki sposób my w Polsce radzimy sobie z historią i z pamięcią o historii. Równolegle na tę propozycję przystała strona ukraińska i oni mają według podobnego schematu. Będzie tam dr Igor Zeman, który doskonale zna historię Karskiego. Zacznie od przedstawienia samej sylwetki Karskiego poprzez wpływ Lwowskiej Szkoły Prawa na naszego patrona. Doktor Woldymir Herycz będzie mówił o pamięci instytucjonalnej, a konkretnie o rezerwacie w Żółkwi jako wspólnym dziedzictwie kulturowym narodów ukraińskiego i polskiego. Doktor Aleksandr Kuczyk będzie mówił o ukraińskiej narodowej pamięci w kontekście polsko-ukraińskich stosunków przeszłości i dziś. I wreszcie o pamięci lokalnej pani doktor Sofia Fedyna będzie mówiła o pamięci deportowanych, w tym Lemków, jako środku do przetrwania i odrodzenia. No, spodziewamy się, że to jest początek naszej współpracy i mamy nadzieję na kontynuację. Natomiast na warsztatach, to już będzie w Iwano-Frankisku, warsztaty w Iwano-Frankisku odbywają się przy dużym wydarzeniu, jakim jest przegląd filmów polskich. Dostarczymy tym nauczycielom i tym animatorom kultury trochę więcej materiałów, która przybliży im m.in. postać Jana Karskiego. Nie wiem, czy on jest znany na Ukrainie. Przypuszczam, że nawet jeżeli jest znany, to chcielibyśmy, żeby był znany bardziej. Może w ten sposób powiedzmy. Ponieważ jest to postać, która łączy. Która łączy ludzi ze sobą i łączy też narody ze sobą. I na to liczymy. Tak jak powiedzieliśmy sobie, te konferencje będą miały szerszy wymiar niż tylko historyczne. Proszę powiedzieć, jakie nastawienie Państwu towarzyszy przed rozpoczęciem takiej dyskusji o trudnych sprawach historycznych, na przykład tych dotyczących kwestii wołyńskiej. I jak tutaj widzą Państwo skonfrontowanie swoich postaw wobec tych wydarzeń? Wie pan, my nie jedziemy tam na żadną konfrontację, bo nie taki jest cel. Fundacja w swojej nazwie ma słowo edukacja. My jedziemy, żeby rozmawiać o pewnych historycznych wydarzeniach, które spina postać Jana Karskiego. A więc czas, kiedy Lwów był
jednym z najbardziej takich promieniujących na Polskę, ale także i na Europie ośrodków akademickich, gdzie była tam słynna szkoła matematyczna i słynna szkoła prawa. Chcemy, żeby mieszkańcy zarówno Lwowa, jak i nauczyciele polscy, żeby mieli tego świadomość, że to była skarbnica wymiany myśli na skalę europejską. To po pierwsze. Po drugie, chcemy, żeby wzór Karskiego, jego sposób działania, kontaktów, informowania, uczenia potem studentów, on może być wzorem dla nas wszystkich. Dla nas, to znaczy dla mnie, ale także dla nauczyciela, dla ucznia, dla studenta. Przypomnienie jego sposobu, jego życia i w jakich on był sytuacjach i jakich dokonał wyboru. Mamy nadzieję, że zostanie zapamiętane i może kiedyś, kiedy inni znajdą się w trudnych sytuacjach, to może ten Karski im jakoś podpowie coś. No i chciałem jeszcze zapytać, czy zakładacie sobie Państwo cele związane z tą dyskusją, z czym chcielibyście Państwo wrócić do Polski, no bo mamy bogaty program, mamy pewną koncepcję, w jakiej formie ubrać poszczególne panele, ale czy też są jakieś cele do osiągnięcia, które już sobie na tym etapie można nakreślić? Wie pan, cel jest zawsze ten sam, wynikający z naszej misji, dla której została powołana fundacja. To jest edukacja, to jest rozpowszechnianie wiedzy o samym Janie Karskim jako punkt pierwszy, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Ponieważ wierzymy, że dzisiaj przy takim głodzie młodych ludzi na pewne postacie modelowe do naśladowania, Karski jest propozycją bardzo współczesną, jest na dzisiaj. Więc jeżeli wzbudzimy zainteresowanie samym Karskim, to już będzie dobrze. A jeżeli pozostanie coś z wartości, które Karski reprezentuje, to będzie bardzo dobrze. Jeżeli ta konferencja zaowocuje wystąpieniami, a przypuszczam, że tak właśnie będzie, które będziemy chcieli rozpowszechniać potem, to bardzo chcielibyśmy je wydrukować po polsku i po ukraińsku i kontynuować. Kto wie, może ta konferencja da początek następnej. No to życząc powodzenia na Ukrainie, serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Gościem Polskiego Radia 24 była Ewa Junczyk-Ziomecka, prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Rozmawiał Michał Fedusio. Polacy w świecie. Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie wspierać szkoły polonijne. Minister Anna Zalewska, która jest w Toronto, zapowiedziała wsparcie finansowe. W budżecie na 2018 rok Ministerstwo Edukacji dysponuje kwotą 100 milionów złotych dla szkolnictwa polonijnego, o 25 milionów złotych więcej niż w roku poprzednim. Minister powiedziała, że resort chce wspierać zarówno szkoły sobotnie-niedzielne, jak i kursy językowe i szkoły przy konsulatach. Dodała, że polski rząd uważa, że każda z tych form nauczania języka polskiego jest bardzo dobra. To, ile środków trafi do danego kraju, zależy od wyników konkursów, a więc od potencjału projektów zgłaszanych przez szkoły, wyjaśniła na konferencji prasowej minister Anna Zalewska. Szefowa MEN podkreśliła, że wiele się spodziewa po współpracy czterech ośrodków dysponujących pieniędzmi dla Polonii, czyli poza Ministerstwem Edukacji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Senatu i Kancelarii Prezydenta. W Kanadzie poza szkołami weekendowymi dla Polonii funkcjonuje tylko jeden angielsko-polski program dwujęzycznego nauczania w katolickiej szkole świętego Bazylego w Edmonton. Od stycznia będą też dostępne środki do wykorzystania w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to kwota prawie 7 milionów złotych, rozłożona na 3 lata, z czego 2,9 miliona przewidziano do wydania w 2018 roku. Podczas wizyty w Kanadzie minister edukacji spotkała się z organizacjami polonijnymi, nauczycielami, uczniami ze szkół polonijnych, a także z władzami oświatowymi. W magazynie teraz przenosimy się na Litwę, do Wilna. W archiwum historycznym została otwarta wystawa poświęcona Konstytucji 3 maja. Ekspozycję przygotowało Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, a jednym z jej organizatorów jest Instytut Polski w Wilnie. Na otwarciu wystawy był nasz korespondent Kamil Zalewski. Wystawa zatytułowana Konstytucja 3 maja, pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja przyjęta w sposób demokratyczny, została otwarta między innymi z powodu Dnia Konstytucji Litwy. Najnowsza litewska ustawa zasadnicza została uchwalona dokładnie 25 lat temu. Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, podkreśla, że wystawa ważna jest z kilku powodów. Po pierwsze, jest to doskonałe miejsce, żeby mówić
o Konstytucji 3 maja, która była dokumentem ważnym zarówno dla Polski, Litwy, ale także Europy i całego świata. To była druga konstytucja na świecie przyjęta w demokratyczny sposób. Także rzeczą naturalną jest, że taką wystawę pokazujemy także tutaj w Wilnie. Po drugie, jest to bardzo ciekawy i ładny przykład współpracy polskich i litewskich archiwów państwowych. Ta współpraca została zapoczątkowana podczas posiedzenia polsko-litewskiej grupy ekspertów do spraw zachowania dziedzictwa kulturowego. Ta grupa spotyka się raz do roku na przemian w Polsce i na Litwie. Po trzecie, ta wystawa została stworzona przez Archiwum Główne Akt Nowych z powodu przyznania Konstytucji 3 maja Europejskiego Znaku Dziedzictwa. To jest taka unijna inicjatywa, która honoruje miejsca, ludzi, idee, obiekty, które są związane z tworzeniem Europy, idei europejskiej, tworzeniem podwalin dzisiejszej Unii Europejskiej. Konstytucja 3 maja oraz Unia Lubelska, Unia Polsko-Litewska, to są dwa obiekty na liście 20 kilku znaków dziedzictwa europejskiego w całej Europie, które są związane z polsko-litewską historią. To także jest fenomen i to także opowiada o kontekście tej wystawy tutaj w Wilnie. Ekspozycja na temat Konstytucji 3 maja jest też częścią obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości. My oczywiście traktujemy tę wystawę także jako część obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. To jest jeden z tych wspólnych projektów, które nas łączą, a nie dzielą. Także to też jest bardzo ciekawe. Jednym z inicjatorów tej wystawy był Hubert Weiss z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. No, w zasadzie to nie był tylko mój pomysł, to był pomysł komisji dwustronnej polsko-litewskiej obradującej chyba w Gdańsku w zeszłym roku, ale dla nas jest to bardzo ważny moment, bo przypominamy naszą wspólną historię, przypominamy ją w bardzo ważnym momencie dla nas, a otoczenie, kiedy się to dzieje, 25-lecie Konstytucji Litewskiej, no jest, że tak powiem, jeszcze bardziej symboliczne, bo pokazuje, że nadal historia może nas łączyć. Tłumaczę w rozmowie z Polskim Radiem Weiss. Konstytucja 3 maja, znaczy to trzeba wyjść jeszcze oczywiście wcześniej od Unii Lubelskiej 1569, no kiedy jeden z znawców tego tematu, profesor Lulewicz, napisał książkę pod tytułem Gniewanie o Unię, więc był to problem, ale raczej problem dla pewnej części elity, która się troszkę obawiała tego. Generalnie jednak społeczeństwo litewskie przyjęło tą Unię i do Unii było przygotowane jeszcze przez Zygmunta Augusta. No i później Litwa broniła swoich pewnych obszarów, między innymi jest rzeczą, oczywiście powszechnie znaną wśród historyków, że trzeciego króla elekcyjnego, czyli Zygmunta III, Litwini w ogóle nie wybierali. Dopiero w Krakowie przed koronacją jakoś to zostało ułożone, a jednym z warunków było zatwierdzenie trzeciego statutu litewskiego, który dawał sądownictwu litewskiemu i Litwie znaczną odrębność. No bo teoretycznie powinno być to zunifikowane. Zresztą tam były oddzielne urzędy, hetman wielki koronny, hetman wielki litewski, hetman polny koronny, hetman polny litewski, także to wszystko funkcjonowało. Mieliśmy wspólnego króla, wspólny parlament, ale był wyraźny ten dualizm. Konstytucja 3 maja teoretycznie ten dualizm kończyła. Stalibyśmy się państwem unitarnym, ale Litwini, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli, jednym z marszałków Sejmu był przecież Kazimierz Nestor Sapieha w uchwaleniu konstytucji i w ogóle w reformach Sejmu Wielkiego, zwrócili na to uwagę bardzo szybko i zapewnili sobie równy udział w komisjach. Nie jest tak, że pewne urzędy zostały oczywiście zlikwidowane, ale w komisjach mieli mieć, że tak powiem, tyle samo przedstawicieli, ile strona koronna. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no jednak pewne rozdzielenie zostało, ono było widziane i jeżeli konstytucja działałaby znacznie dłużej, być może do tego by doszło, że nastąpiłoby jeszcze większe zjednoczenie. Natomiast i tak mieliśmy za mało czasu. Ekspozycję przygotowaną po polsku i litewsku można oglądać w siedzibie Litewskiego Archiwum Historycznego do końca listopada. Z Wilna Kamil Zalewski. Przenosimy się daleko na wschód, do Korei Południowej i wracamy do rozpoczętych 2 tygodnie temu rozmów o życiu Polaków w Korei. Tomasz Gorazdowski przy okazji wizyty w Pjongczangu, gdzie za niewiele, ponad 3 miesiące mają się odbyć zimowe Igrzyska Olimpijskie, spotkał naszych rodaków i pytał, co właściwie robią w Korei Południowej. Dziś odpowiada Paulina Żółta. Ja przyjechałam do Korei trochę ponad 4 lata temu. Dostałam się na stypendium rządu koreańskiego. Byłam tutaj rok na kursie języka,
skończyłam tutaj studia magisterskie. Potem zaczęłam pracować, pracowałam w firmie koreańskiej jako tłumacz i project manager. Niedawno odeszłam z pracy, obecnie jestem na wizie rezydenckiej, która daje mi dużo swobody. Nie jestem uzależniona od pracodawcy, dlatego teraz pracuję jako freelancer, tłumacz, edytor. Jak udało Ci się skończyć studia? Znałaś ten koreański wystarczająco, żeby żyć, ale czy wystarczająco, żeby studiować? No właśnie nie. Rok nauki języka koreańskiego zdecydowanie nie jest wystarczający, żeby mieć tą znajomość słownictwa na poziomie akademickim, więc było bardzo ciężko. 2 lata to był taki trochę koszmar. Niezbyt wiele pamiętam z tego okresu życia, że tak powiem. Siedzenie nad książkami codziennie. To też zależy od kierunku. Wiele kierunków też jest po angielsku. Mnie się akurat tak trafiło, że miałam zajęcia po koreańsku. Spanie 3-4 godziny na dobę to była norma. I było ciężko na początku, też na kursie nas nie przygotowali do życia studenckiego, nie powiedzieli, jak się zwracać do profesorów, jak w ogóle te zajęcia wyglądają. Profesorowie tam mnie zachęcali cały czas do mówienia po koreańsku, inni studenci też po jakimś czasie się otworzyli. W ogóle Korea jest dla mnie krajem kontrastów i to jest tak, że Koreańczycy z jednej strony się boją mówić po angielsku, ale z drugiej strony na ulicy można spotkać bardzo wiele osób, które będą zaczepiać po angielsku, będą próbowały ćwiczyć z nami swój angielski. Sporo jest osób, które są z jakichś różnych sekt. Trzeba bardzo uważać na to, dlatego że oni też właśnie nakierowani są na obcokrajowców. Często zaczepiają i próbują namówić na wzięcie udziału w jakichś ceremoniach kulturalnych na przykład. Jak podejdą do nas jacyś ludzie na ulicy i powiedzą, o, bo mamy taką ceremonię, tutaj jakieś tradycyjne parzenie herbaty albo jakieś inne coś. Nie szłabym za tymi osobami. Znam historię dziewczyn, które poszły na taką ceremonię parzenia herbaty, a zostały wydane za mąż za jakichś starszych panów. Trzeba uważać. Powiedz mi, co zatem Cię w tej Korei tutaj trzyma? No bo studia skończone, potem praca, teraz koniec pracy. Przez jakiś czas było mocno pod górę. Co zatem powodowało, że siedziałaś w tej Korei, no i siedzisz nadal? Przyzwyczaiłam się trochę. Nie jest aż tak ciężko żyć w Korei, jeżeli się zna język koreański. Znajomość języka koreańskiego bardzo dużo ułatwia, bo nie jestem od nikogo uzależniona. Mogę sobie iść do szpitala, na pocztę, do banku. Wszystko sobie mogę sama załatwić. Podoba mi się tutaj. Nie odczuwam dużej różnicy z Polską, poza oczywistym wyglądem zewnętrznym ludzi. Poza tym pogoda jest bardzo podobna, jedzenie jest smaczne, no i no, mam chłopaka tutaj, no i tak wyszło. Tęsknota za krajem, możliwość porozumiewania się po polsku, święta, za powrotem ewentualnie do Polski, czy za przeprowadzką bliżej Polski też było, sporo by pewnie przemawiało. Bardzo przemawia, za kilka lat na pewno będę chciała wrócić do Polski, ale póki co jeszcze chcę tutaj pomieszkać też, jednak zarobki tutaj są wyższe, mimo że życie tutaj też jest droższe. Z jednej strony jest możliwość wykazania się w życiu zawodowym, ale z drugiej strony trzeba mieć szczęście. Przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie prawne, jednak koreańskie firmy mają wiele restrykcji, jeśli chodzi o zatrudnienie obcokrajowców. I też jeżeli już nam się uda dostać jakieś firmy, to jednak Koreańczycy są faworyzowani, jeśli chodzi o awanse, czego też sama doświadczyłam. Ale mimo wszystko te zarobki trochę przemawiają. No dobra, ale wejdę Ci w słowo, ale trzeba pracować tak, jak oni pracują, czyli bardzo, bardzo, bardzo. Tak, trzeba pracować dużo, tak jak Koreańczycy, chociaż to też zależy od firmy. Mam znajomych, którzy pracują tutaj w firmach i nie zostają po godzinach w ogóle. Wszystko zależy właśnie od firmy i też są firmy, które faktycznie trzeba zostać po godzinach, dlatego że jest tak dużo pracy. Tak było w moim przypadku, także mimo że godziny pracy oficjalne były od 10 do 19, to normą było wychodzenie pierwszej, drugiej, trzeciej nad ranem z pracy. I żeby o 10 wrócić. I tak, o 10 trzeba wrócić, oczywiście. Trzeba zostawać po godzinach, dlatego że szef siedzi, źle wygląda, jeżeli się wyjdzie przed szefem z pracy. I powiedz mi na koniec jedna rzecz w Korei, która Ci się najbardziej podoba, a jedna, którą byś, jakbyś tylko mogła, zmieniła. Przeszkadza mi to, że Koreańczycy mimo tego, że twierdzą, że tak się chcą globalizować i są otwarci na świat i na obcokrajowców, nie są jeszcze na to chyba gotowi mentalnie. Mają dziwne podejście do obcokrajowców, właśnie nie wiem, zaczepianie na ulicy, krzyczenie jakichś frazesów dziwnych po angielsku, typu idę sobie ulicą, a ktoś nagle do mnie krzyczy hello, I love you, how are you. Dla mnie to jest po prostu dziwne, żeby obca osoba mnie zaczepiała w ten sposób na ulicy, albo jakieś matki popychające swoje dzieci, o zobacz, tam jest obcokrajowiec, idź sobie poćwiczyć angielski. Tutaj to jest na porządku dziennym i wiem, że wielu osobom to przeszkadza, ale też właśnie Koreańczycy, powiedziałabym, że chętnie przyjmują obcokrajowców. Tutaj jest bardzo dużo turystów z innych krajów, chcą pokazać Koreę z jak najlepszej strony, są bardzo pomocni, mają dużo jakichś właśnie informacji turystycznych, jakichś wolontariuszy, którzy pomagają. I to mi się podoba, że się starają. Podoba mi się transport publiczny tutaj. Powiedziałabym, że to jest, wygodniej jest tutaj dość żyć w pewnym wieku, w sensie ludziom młodym, młodszym.
Bo w ogóle młodszym się fajniej żyje. Powiedziałabym tak, że lepiej się tutaj trochę jednak żyje obcokrajowcom niż Koreańczykom. Zresztą młodzi Koreańczycy też mają utarty frazes Hel Choson, nazywają tak Koreę. Choson to jest właśnie nazwa dawna Korei, kiedy społeczeństwo było podzielone na klasy i to dalej jest faktycznie. Hel, no to mówi samo za siebie. Jest bardzo duża presja na młodych ludzi. Certyfikaty tutaj są praktycznie na wszystko. Ciężko nam sobie wyobrazić, że ludzie mogliby zrobić certyfikat tutaj praktycznie na wszystko. Dobrze jest mieć jak najwięcej tych certyfikatów wpisanych w CV. Bardzo zwracają Koreańczycy uwagę na wygląd zewnętrzny. To jest plus i minus. Plus dlatego, że właśnie serwis kosmetyczny tutaj na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie kosmetyki czy jakieś kliniki dermatologiczne, kosmetyczne są bardzo na wysokim poziomie. Można dość tanio sobie różne zabiegi zrobić. Ale z drugiej strony myślę, że gdybym nie mieszkał w Korei, nigdy bym nie myślała o tym na przykład, żeby sobie zrobić botoks albo jakieś filery i takie rzeczy, a tutaj jest trochę taka presja. Nie robiłam sobie, co prawda, ale jest trochę presja, że już jak się przekroczy, zwłaszcza 30, trzeba mieć dobrą pracę, wyjść za mąż, czy tam ożenić się, mieć dzieci, trzeba mieć jakiś określony wygląd. Są tutaj właśnie określone standardy urody i dla kobiet, i dla mężczyzn, w które bardzo się Koreańczycy starają wcisnąć i to bardzo stresuje. W Pjongczangu Tomasz Gorazdowski i Paulina Żółta. W Chicago zakończył się 29. Festiwal Filmu Polskiego. To największy pokaz polskiego kina poza granicami naszego kraju. Minionej nocy przyznano główne nagrody, zarówno w kategoriach dokumentalnych, jak i fabularnych. Impreza trwała 2 tygodnie. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Film Michała Rosy Szczęście Świata wygrał prestiżowy Festiwal Filmów Polskich w Chicago. Opowiada on o losach mieszkańców Kamienicy na Śląsku w trakcie II wojny światowej i zaraz po niej. Wydarzenie to jest największym pokazem polskiego kina poza granicami naszego kraju, mówi jeden z twórców festiwalu, Krzysztof Kameszew. Ja myślę, że to jest podwójna optyka. Z jednej strony mamy optykę Polski, która patrzy z takim pobłażaniem, no tam Chicago, jakaś Polonia, to nie jest Cannes, Berlin, Wenecja, Oscary. Z drugiej strony mamy optykę tego rynku, który pełnym podziwem patrzy, jak my te prace u podstaw wykonujemy i z tym polskim filmem się powolutku gdzieś przebijamy. Organizatorzy chicagowskiego przeglądu polskiego kina podkreślają, że przyznają główne nagrody nie za najlepsze, ale najbardziej interesujące dzieło. Film Michała Rosy Szczęście Świata odnosi w ostatnich dniach w USA duże sukcesy. Minionej nocy, co już wiemy, otrzymał prestiżową nagrodę Złotych Zębów Kamery w Chicago. Kilka dni temu wygrał prestiżowy Międzynarodowy Festiwal w Denver, uznawany za jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Ameryce Północnej. Wśród dokumentów triumfowało dzieło Anny Zameckiej Komunia. Jednym z gości 29. Festiwalu Filmów Polskich w Chicago był aktor Andrzej Chyra. Mamy dobre filmy, mamy co pokazywać. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy obecni oczywiście nie w środku, bo wiadomo, że kino amerykańskie przykrywa wszystko, ale myślę, że robimy dobre rzeczy, to jest najważniejsze. Impreza trwała 2 tygodnie. W tym czasie widzowie zobaczyli ponad 60 produkcji, zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Chcemy tymi nagrodami i składać pewien hołd, szacunek twórcom, ale również pomagać, bo jeśli film dostanie nagrodę i gdzieś tutaj w kampanii marketingowej, promocyjnej, to jest zaznaczane, że to jest nagroda amerykańska. New York Times pisze o tym festiwalu. Jeden z 5 najważniejszych programów promocji kina europejskiego w Ameryce. Organizatorzy Festiwalu Filmów Polskich w Chicago część produkcji wysyłają teraz do środowisk akademickich oraz kin niezależnych. Od lat w taki sposób promują polskie kino w Stanach Zjednoczonych. Dla Polskiego Radia 24, Jan Pachlowski. Polacy w świecie. W Petersburgu wczoraj zakończyło się Międzynarodowe Forum Kultury. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilkudziesięciu krajów, w tym z Polski. Rosjanie są zainteresowani polską kulturą i coraz więcej osób chce uczyć się języka polskiego. Dlaczego? O tym Maciej Jastrzębski. W ocenie doktora Piotra Kajaka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Rosji zawsze było duże grono osób zainteresowanych polską twórczością. Niezależnie od sytuacji politycznej mieliśmy i mamy wśród Rosjan grono oddanych przyjaciół, stwierdził uczestniczący w Petersburskim Forum Kultury polski ekspert. Według Piotra Kajaka ważne jest wspieranie działań promujących polskość, a podejmowanych przez polskie MSZ, środowiska naukowe i rosyjską Polonię. Trzeba dbać o to, żeby język polski pojawiał się w świadomości młodszych pokoleń. Istotna jest taka praca u podstaw, w instytutach polskich, na uczelniach, w których jeszcze są lektoraty polskiego. No i takie działania, które prowadzi właśnie Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, który stara się też promować Polskę, polską myśl. W trakcie Międzynarodowego Forum Kultury szczególnie podkreślany jest wkład Polaków w rozwój teatru, filmu, literatury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Polacy w świecie. W magazynie Polacy w świecie powracamy do kraju. W Leżajsku na Podkarpaciu od kilkunastu lat prowadzona jest przedświąteczna zbiórka darów dla naszych rodaków na Ukrainie i Białorusi. Wolontariusze z tego miasta przyłączyli się w ten sposób do akcji Polacy Rodakom, zainicjowanej na Lubelszczyźnie przez senatora Rzeczpospolitej Stanisława Gogacza. Jak przebiega akcja, sprawdziła to Iwona Piętak. Wolontariusze akcji Polacy Rodakom w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku. Magiel Dominika, trzecia TH. Szymon Kusek, pierwsza TI. Jak przebiega akcja u Was w szkole? Rozwija się bardzo dobrze. W tym roku jest to już 18. edycja. W ciągu dwóch dni zebraliśmy ponad 40 osób. W tamtym roku było ponad 200. Mamy nadzieję, że ta liczba się zwiększy i będzie coraz więcej wolontariuszy. Kamil Szczepanik z Muzeum Ziemi Leżajskiej. To już 18. raz, jak senator Gogacz mobilizuje. Można powiedzieć, że województwo lubelskie i podkarpackie po to, aby zebrać jak największą ilość darów dla naszych rodaków, dla naszych kolegów, przyjaciół i dla osób nawet, których nie znamy, ale są Polakami i które też tęsknią do ojczyzny, zebrać jak największą ilość darów, podarunków po to, aby te święta, które nadchodzą już niecały miesiąc będą święta, po prostu były tak samo szczęśliwe jak tutaj w Polsce, po to, aby były one pełne, były przy pełnym stole i przy rodzinie. Często jeżdżę na Ukrainę i wiem, jak to wygląda. Wiem, że no tutaj w Polsce, przykro to powiedzieć, ale dzieci już nie cieszą się z jakichś tam małych prezentów, a wiem, że nierzadko byłem Mikołajem na Ukrainie, we Lwowie, w Przemyślanach, u księdza Smoki i wiem, że w momencie, gdy dziecko dostaje nawet najmniejszy upominek, najmniejszą zabawkę, najmniejszego misiaka, ono potrafi rozpłakać po prostu ze szczęścia i po to ta akcja. W naszej szkole, w Zespole Szkół Technicznych, będzie zorganizowana zbiórka pieniędzy oraz drobnych maskotek dla dzieci żyjących na Ukrainie. Planujemy, że ta akcja rozpocznie się w przyszłym tygodniu, gdyż będzie wtedy prawdopodobnie więcej osób chętnych, czyli wolontariuszy. Robimy to po prostu z serca, chcemy pomóc tym osobom potrzebującym. Chcemy też z nimi utrzymać kontakt, żeby czuli, że Polacy o nich pamiętają i dbają o nich co roku. Małgorzata Korczyńska, nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. Jak udaje się te akcje prowadzić z takim powodzeniem już od tylu lat? Tak naprawdę to nie wiem, na czym polega ten fenomen, ale z roku na rok coraz więcej młodzieży zgłasza się jako ochotnicy. Chce stać w sklepach, chce zbierać. Dochodzi do tego, że czasem nawet no, jakieś są spory między nimi, kto pierwszy, ten lepszy, więc starają się jak najszybciej się zapisać, żeby przypadkiem nie zostać pominiętym. Naprawdę młodzież jest bardzo chętna, chce pracować dla innych. Również kilka dni temu byliśmy we Lwowie w ramach akcji Światełko Pamięci dla Łyczakowa. Zebraliśmy pieniądze na zakup zniczy, aby zapalić je na grobach orląt lwowskich. Młodzież zobaczyła, jak ludzie żyją we Lwowie, jacy Polacy tam pozostali, jak oni są wspaniali, jak są dumni z tego, że są Polakami. Akcja Polacy Rodakom to jest taki zryw przed świętami Bożego Narodzenia. Zryw młodzieży, nauczycieli, mieszkańców Leżajska i okolic, którzy myślą z sercem o rodakach mieszkających na Ukrainie. Na czym polega ta akcja? Jest to zbiórka żywności o dłuższym terminie ważności, maskotek i słodyczy dla dzieci. Jest to organizowane przed świętami, bo chcemy, żeby te rodziny, które tam pozostały na Ukrainie, polskie rodziny, otrzymały taką pomoc świąteczną, że jest to szczególnie miłe w okresie świątecznym. Zbieramy dary w Muzeum Ziemi Leżańskiej, tak jak w ubiegłym roku. Pomagają nam w tym strzelcy, harcerze, młodzież szkolna, pomagają nam nauczyciele, ludzie, leżańszczanie, wolontariusze, no i oczywiście też osoby, które zainicjowały tą akcję na terenach tutaj powiatu leżańskiego, czyli Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, między innymi pan Marian Matkowski, który jest również z nami, który nam tutaj pomaga. Żywność to po pierwsze, ale nie tylko. Zbieramy również drobne zabawki. Mogą być nowe, ale mogą być używane, tylko w dobrym stanie. Też musimy mieć jakąś tam swoją godność i honor, żeby ta zabawka nie była popsuta, prawda? Ubrań niestety nie zbieramy. Ubrania wozimy, że tak powiem, przez cały rok na Ukrainę, ponieważ raz w miesiącu nasi tutaj koledzy i koleżanki organizują wycieczki do Lwowa, do Przemyślan, gdzie wozimy ubrania i są tam rozdysponowywane po polskich parafiach. Zbieramy podczas ostatnich dwóch tygodni listopada w weekendy i
pierwszego tygodnia grudnia. W różnych sklepach Leżańska, ale także poza Leżańskiem, wielu uczniów z naszej szkoły mieszka w innych miejscowościach i oni również wyrazili chęć zbierania w tych miejscowościach, z których pochodzą. Zwiną to Sieniawa, Tryńcza, Grodzisko Dolne, Brzuza Królewska, Biedlarowa. Oczywiście w szkole również mamy wystawione pudła, do których zbieramy żywność, maskotki i drobne zabawki. Zbieramy również datki pieniężne, za które zostanie zakupiona żywność. W naszej szkole również będzie działała taka komórka zorganizowanych uczniów, którzy będą przywozić tę żywność zebraną w sklepach do szkoły lub bezpośrednio do Muzeum Ziemi Leżańskiej. A kiedy planują Państwo zawiezienie tych darów, tych prezentów? Zbiórka trwa do 3 grudnia. Następnie nastąpi takie uroczyste pakowanie tych produktów tutaj w Muzeum Ziemi Leżańskiej, w której również nasi uczniowie, uczniowie zespołu szkół technicznych będą brać udział jak co roku. Polega to na tym, że pakujemy produkty żywnościowe, sortujemy je, a po zapakowaniu wszystkie dary zostaną przekazane do biura senatora Stanisława Gogacza w Lublinie, które zajmie się z kolei przekazaniem tych produktów do polskich rodzin potrzebujących na Ukrainie i Białorusi. Relację przygotowała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Nie żyje Franciszek Kornicki, polski dowódca dywizjonów lotniczych RAF z czasów II wojny światowej, weteran kampanii wrześniowej. 18 grudnia obchodziłby 101 urodziny. O śmierci Franciszka Kornickiego poinformowała rodzina w Wielkiej Brytanii. Tam weteran zamieszkał po wojnie. Adam Dąbrowski. W ciągu pierwszych kilku dni było już nam jasne jak krystal. Z motyką na słońce się porywamy. Najpierw bronił polskiego nieba, walcząc jako pilot Armii Łódź. Potem już na wyspach dywizjony 307, 315, 303, 308 i 317. 303 w ciągu 6 tygodni zestrzelił 126 samolotów. To był rekord. Mówił mi pan Franciszek kilka lat temu, a kilka tygodni temu zdążył jeszcze odebrać dobrą wiadomość. To bohater. Tak mówił mi Peter David, organizator plebiscytu na pilota ludu, People's Pilot. Plebiscytu, który dzięki mobilizacji Polaków z całego świata został wygrany właśnie przez Franciszka Kornickiego. Efektem przyszłoroczne upamiętnienie, jak się dziś okazuje, podwójne. Makieta z podobizną polskiego pilota stanie w Muzeum RAF w północnym Londynie podczas okolicznościowej wystawy z okazji stulecia brytyjskich sił powietrznych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Huddersfield. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym magazynie polonijnym. Na kolejny zapraszam za tydzień. Edyta Poźniak, dziękuję i do usłyszenia. Polacy w świecie. Powtórka programu. Warto czytać. Luisa Bebłot, witam. Dziś gościem Polskiego Radia 24 i audycji Warto Czytać jest pani Alicja Gęścińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka książki Pewnego rodzaju miłość. To jest pani literacki debiut. To prawda. Rozmawiamy po polsku, ale książka nie została napisana po polsku. To prawda też. Książka jest napisana po niderlandzku, bo bym nie potrafiła napisać jej po polsku. I została przełożona przez panią Małgorzatę Dideren-Woźniak. Jak pani przeczytała tłumaczenie swojego tekstu po polsku, to jakie odniosła pani wrażenie, takie pierwsze? Pierwsze to byłam wzruszona, że te słowa teraz są też po polsku dostępne, czy będą dostępne w tym momencie. Wzruszona byłam, że też istnieją te słowa po polsku. Ale znajduje pani ten przykład jako udany? To znaczy, tak by pani napisała po polsku, gdyby pani pisała w naszym języku? Na pewno jest przykład udany, ale jakbym pisała po polsku, to jednak inaczej bym napisała niektóre rzeczy. Ale to nie znaczy, że przykład nie jest udany. To znaczy, że jednak w innym języku się troszeczkę inaczej myśli i inaczej się niektóre rzeczy by powiedziało. Pani myśli nie po polsku? Niestety nie myślę po polsku. Od razu powiemy dlaczego. Ponieważ pani Alicja Gęścińska, urodzona w 1981 roku w Warszawie, w wieku 7 lat wraz z rodzicami przeniosła się do Belgii. I właściwie całe dzieciństwo, całe życie pani spędziła za granicą. Ukończyła pani studia w Gandawie na uniwersytecie, a potem obroniła doktorat z filozofii. Pisała pani felietony dla gazet, także to nie jest taki debiut całkowity, bo już ze słowem pisanym ma pani duże doświadczenie. Ale jest pani jakby debiutantką książkową, że tak to ujmę. Co panią skłoniło do napisania książki?
Więc jak skończyłam studia, to ja studiowałam filozofię, więc jestem filozofem z wykształcenia. I też te felietony i różne rzeczy, które spisałam, to zawsze to były rzeczy filozoficzne. Więc jak już ktoś wie, że jestem filozofem, to już nie jest to takie dziwne, że napisałam w końcu też fikcję, książkę kompletnie wymyśloną. Bo jednak w książkach można inaczej powiedzieć niektóre rzeczy, prawdę inaczej się mówi, niż na przykład w eseju. I to mi się właśnie podoba w tej formie. Nie zawsze moje postacie mogą coś powiedzieć, co inaczej bym nigdy nie mogła powiedzieć w eseju albo w analizie jakiejś tam politycznej. Więc to daje większą wolność mi jako filozof, jako pisarz. W telewizji belgijskiej Canvas prowadzi pani też program filozoficzny. Wanderlust, Wanderlust, w zależności od tego, jak będziemy to wymawiać, w którym rozmawia pani o życiu, wierze i filozofii. I jak przeczytałam o tym programie, to zupełnie inaczej też spojrzałam na tę książkę, którą pani napisała, pewnego rodzaju miłość, dlatego że akurat właśnie o życiu i o filozofii w tej książce jest bardzo dużo, ponieważ bohaterowie mówią do siebie prawie że cytatami. Dużo główkują, kombinują, rozmawiają, rozmyślają o życiu, o sensie życia. Czy to jest takie przeniesienie pani życia zawodowego w literacką fikcję, że pani tak pisała tę książkę, korzystając i czerpiąc z tej filozofii, która jest pani zawodem? Z pewnością tak jest, że moje postacie są wszystkie, chcę powiedzieć, inteligentni dosyć, myślą o życiu, o sensu życia, dlaczego tutaj są na tej ziemi, więc są to bardzo ludzie, postaci rozwinięci i to nie jest przypadek oczywiście, jednak pisarz zawsze można go gdzieś tam odnaleźć, nawet jak postacie są kompletnie wymyślone, można coś tam odnaleźć od tej osoby. I dla mnie to są pytania, które ja sobie sama zadaję i myślę, że dużo ludzi sobie zadaje takie pytania. No i moi bohaterzy też, to życie nie jest dla nich łatwe, mają dużo pytań i też zadają sobie dużo pytań. Ale książka została napisana zanim program Wanderlust był w telewizji, w ogóle zanim go zrobiłam. Ale ten program też nie jest przypadkiem, dlaczego taki program nagle robię, chociaż telewizja nie jest moją ambicją, ale to była też okazja, żeby właśnie z ludźmi rozmawiać na głębokie tematy, właśnie o życiu i o sensu życia, i o miłości, i o wierze. No wszystkie te tematy, które człowiek potrzebuje, żeby rozumieć. To też czasami zadziałają specjalnie. Pierwsza taka myśl, którą sobie zaznaczyłam, to nie wystarczy oburzać się i myśleć o tych osobach, które mieszkają w krajach misyjnych na przykład, albo myśleć i oburzać się na biedę ludzi, którzy chodzą po ulicach i szukają naszej pomocy. Nie wystarczy oburzać się, że siedzą ludzie na ulicy i żebrzą. Nie wystarczy myśleć, gdzie ta opieka socjalna, gdzie tutaj państwo i tak dalej. Nie wystarczy się oburzać na zło, które jest w świecie, ale trzeba zacząć coś robić. Tak, prawda? Bo często tak mówimy, no przecież ja nic złego nie robię, tak? Nic złego nie robię, no ale trzeba by zacząć robić dobro, tak? Tak, no troska jest niezbędna po to, żeby zauważyć w ogóle problem, który występuje gdzieś w społeczeństwie, czy to w Polsce, czy daleko w Afryce, ale ta troska to jednak za mało. Jednak jest potrzebne nasze działanie, bo taka troska, która się tylko ogniskuje na naszych emocjach, uczuciach, prawda, i bólu serca. Ten bunt jest potrzebny, ten bunt przeciwko biedzie, przeciwko tym wszystkim problemom, ale na samym buncie, jeśli zakończymy, no to będzie to w nas rodzić jedynie frustrację, a my potrzebujemy czegoś jeszcze, potrzebujemy, żeby ten bunt przekuć w działanie, a możliwości działania jest naprawdę dużo. Tak, ja jeszcze tutaj nawiążę może, bo chciałabym, mówiąc o tym, bo chciałabym, żeby to była taka szersza refleksja na temat osoby ubogiej, chociaż nie to sobie zakładaliśmy, prawda, ale tak słowa Ojca Świętego Franciszka pobudziły mnie też do takiego, no jak mówiłam zresztą,
warto nawiązać też do tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Tam są te elementy świadczenia pomocy. Zobaczyć coś, a więc my widzimy w telewizji, prawda? Drugi element. Wzruszyć się. A więc poruszyć, nie wzruszyć się, nie w sensie płaczu i tak dalej, ale żeby nasze serce się poruszyło. I też oglądając kogoś na ulicy, poruszeni jesteśmy tą biedą człowieka albo matki z dzieckiem, która siedzi. Ale trzeci element, zadziałać. Zadziałać, bo możemy zobaczyć, wzruszać się, ale nie działać. Tutaj chodzi o to, żeby zadziałać. Tak, dokładnie. Jeszcze ja bym dodał jeden element. Zadziałać odpowiedzialnie tak. I profesjonalnie. Bo czasami odpowiednio, żeby zadziałać odpowiednio. Bo czasami może nam się wydawać, że robimy coś dobrego, że pomagamy komuś, a okazuje się w praktyce, że nie do końca to tak wygląda. Dlatego dobrze się skupić na tym, żeby to była pomoc sprawdzona, żeby a była więc zatrzymać się przy tym człowieku i zobaczyć, czego potrzebuje. Tak, tak, tak? Dokładnie. Panie Jacku, jeszcze druga myśl z tej wypowiedzi, ale to już z wypowiedzi przy okazji modlitwy Anioł Pański. Też może myśl, którą już rozwijał w swoich encyklikach i w swoich różnych wypowiedziach Ojciec Święty Jan Paweł II, że spotykając osobę potrzebującą, czy cierpiącą, czy ubogą, jak dzisiaj mówimy, używamy tego pojęcia ubogi, ale to przecież obejmuje różne kategorie sytuacji naszych życiowych, prawda? Że często, kiedy spotykamy się z taką sytuacją, z takim człowiekiem, to odczuwamy lęk, strach, a przede wszystkim myślimy, no ale co ja mogę, przecież ja no nie jestem lekarzem, nie mam środków finansowych za dużo, odczuwamy strach. Odczuwamy strach i zniechęcenie i trzeba nad tym przejść. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, najpierw podejdź do tego człowieka, zobacz, kim on jest i wtedy rozmyje się może ten poziom strachu, jakoś opadnie. Tym bardziej, że żeby pomóc drugiemu człowiekowi, zazwyczaj nie potrzeba wiele. To nie muszą być jakieś ogromne fundusze, to nie muszą być dziesiątki godzin poświęconych na pomoc drugiemu człowiekowi. Czasami wystarczy naprawdę niewiele, żeby uczynić coś dobrego dla innych. I tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia. Kiedy się już zacznie pomagać innym ludziom w jakiejkolwiek formie, to przychodzi taka refleksja, że ja dostaję więcej pomagając niż ten, któremu pomagam. To jest coś naprawdę niesamowitego. Sam doświadczyłem tego, będąc na wolontariatach i w Zambii, i na Madagaskarze, że faktycznie jadąc tam, myślałem, że to ja zmienię świat, pomogę tysiącom... Pomogę tysiącom ze swojego bogactwa tyle damy. A po powrocie, i to się okazuje cały czas, każdego dnia to coraz bardziej dostrzegam, że to ja niesamowicie wiele wyniosłem. Ciekawość świata, szerokie spojrzenie na ludzi, na innych, na i problemy. Zobaczenie siebie też w innej, w innej perspektywie, prawda? Drodzy Państwo, 13 i 10 minut, tak, 10 minut strujemy refleksję, ale myślę, że ona będzie nam pomocna do dalszej rozmowy, już może bardziej takiej konkretnej, skupionej na Waszej fundacji, na tym, co robi Wasza fundacja, to znaczy Fundacja Redemptoris Missio, tam jest dłuższa nazwa, to Pan zaraz powie. Co robi fundacja w zakresie pomocy osobom ubogim. To powiedzmy może o fundacji, chociaż ona, o fundacji mówimy co roku przy okazji Dnia Trędowatych. Ale proszę bardzo, Panie Jacku, Pan jest wiceprezesem fundacji. Proszę bardzo. Myślę, że wielu słuchaczom nasza fundacja jest znana. A cała nazwa jaka jest? Bo jest to jest Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Redemptoris Missio oczywiście zaczerpnięte z encykliki papieża Jana Pawła II. Tak. Fundacja powstała już 25 lat temu, więc w tym roku świętowaliśmy ćwierćwiecze nasze. Z tej okazji też kilka wydarzeń miało miejsce, żeby to nie były tylko takie, prawda, obchody huczne, a również, żeby te obchody jakoś pomogły innym, czyli
uczyniły to, co jest w naszym zamyśle od początku. Zorganizowaliśmy taką jubileuszową wyprawę chirurgów do Kamerunu. Operacja Sala Pumbe nazywała się ta akcja, gdzie grupa medyków, specjalistów z dużym doświadczeniem wyjechała na 2 tygodnie do jednego z ośrodków misyjnych, do jednego ze szpitali misyjnych w Kamerunie i tam zoperowała mnóstwo ludzi. To było ponad 70 operacji w 2 tygodnie, więc od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych pracowali. I rozumiem, że to wszystko było na koszty ze środków fundacji, tak? Tak, oczywiście. To wszystko było zorganizowane ze środków fundacji. Przyznam, że to było kosztowne przedsięwzięcie. Bardzo dużo kosztował sprzęt, leki, wysyłka tych lekarzy, ale to był taki element, którym chcieliśmy podkreślić, że to jest już 25 lat naszej działalności. To nie chodzi o Akademię Koczci? Tak, dokładnie. Bo przez te 25 lat właśnie na tym się skupiamy. Fundacje zakładały 3 wspaniałe postaci. No właśnie, że pan nawiąże do nich. Profesor Zbigniew Pawłowski, kierownik Kliniki Chorób Tropikalnych w Poznaniu, ówczesny ksiądz dr Ambroży Andrzejak, zajmujący się misjologią i moim zdaniem tutaj w ogóle fenomenalna postać, pan dr Norbert Rellis, wówczas student z kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym. Też uczestniczył w tych audycjach kilkakrotnie. Tak, i proszę zauważyć, że tu student medycyny współtworzył tak wielkie, wspaniałe dzieło z profesorem i doktorem misjologii, więc coś niesamowitego. I też związana była z fundacją po powrocie z Ugandy, dr Wanda Schumann. Wanda Błyńska. Tak, Wanda bardzo ściśle, pani doktor. Mimo że już niestety nie ma pani doktor z nami, to do dzisiaj jej duch jest obecny i inspiruje wielu wolontariuszy i nas, kiedy pracujemy w fundacji, inspiruje niemal każdego dnia do tego, żeby działać jeszcze bardziej, żeby jeszcze lepiej pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. No bo to jest ta idea, która nam przyświeca od początku. To, żeby wspierać ośrodki misyjne, medyczne ośrodki misyjne sprzętem, kadrami, wiedzą, umiejętnościami z Polski. Fundacja Redemptoris Missio powstała po to, żeby zaopatrywać te medyczne potrzeby w krajach globalnego południa. Wysyłamy od tych 25 lat medyków różnych specjalności. To są zarówno lekarze, jak i stomatolodzy, położne, pielęgniarki, do wielu, wielu krajów świata. To były Indie, Papua Nowa Gwinea, Kamerun, Kenia, Madagaskar, Zambia, Namibia, Jamajka nawet. Można by wymieniać bez końca ilość tych ośrodków. Do tych ośrodków poza medykami wysyłamy również materialną pomoc. Środki opatrunkowe wspieramy również finansowo niektóre projekty, a także, co ostatnio jest bardzo zintensyfikowane, projekty infrastrukturalne. Co to znaczy? Budujemy między innymi dom z marzeń. To jest taki dom opieki nad dziećmi w Kenii. Ale tutaj jeszcze dla mnie osobiście ważniejsza rzecz, budujemy również chatę medyka, czyli przychodnie na Madagaskarze. Myślę, że o tym jeszcze później szerzej wspomnimy. Więc wspieramy nie tylko kadrami, nie tylko materialnie, ale też dbamy o to, żeby rozwijała się infrastruktura. Tak, żeby coś pozostało takie, taka ewidentna na przykład przychodnia, która będzie służyła nawet, kiedy was już tam nie będzie, prawda? Panie Jacku, pan był tutaj około 2 lata temu pierwszy raz z panią Eweliną właśnie położną. Też wybieraliście się, pamiętam, na misję. Gdzie pan, nie wiem, czy razem jechaliście? Wiem, już nie pamiętam. Nie jechaliśmy razem, to było w 2014 roku i rzeczywiście wtedy to był mój pierwszy wyjazd do Afryki. Opowiadaliśmy z panią Eweliną o Madagaskarze, a Ewelina o Kenii, bo ona tam się na 9 miesięcy aż udała, żeby pracować w ośrodku zdrowia. Ja wówczas opowiadałem o planach pracy na Madagaskarze w takiej niewielkiej miejscowości Mandabe, gdzie spędziłem 6 miesięcy. Tutaj, korzystając z tej okazji, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie w imieniu swoim, w imieniu Eweliny oraz w imieniu wszystkich ludzi, którym udało się pomóc,
podziękować słuchaczom za wsparcie, którego udzielili tym projektom. Bo dzięki temu mogliście wyjechać, tak? Tak, tak. Gromadziliśmy środki na wiele różnych sposobów, odwiedzaliśmy wiele instytucji. No i zwróciliśmy się również do Radia Maryja i tutaj społeczność Radia Maryja bardzo entuzjastycznie zareagowała, za co jesteśmy serdecznie wdzięczni. Cieszę się bardzo. Udało się dużo dobrego zrobić. O czym myślę, że jeszcze? Panie Jacku, Madagaskar mnie kojarzy się przede wszystkim z ojcem Janem Bejzymem, który jest niezwykłą postacią, myślę. Szczególnie kiedy przeczyta się jego listy z Madagaskaru, trzeba powiedzieć, że on przecież te 100 lat temu, kiedy jeszcze Polski właściwie nie było, przeszło 100 lat temu, na przełomie XIX i XX wieku zbudował tam centrum pomocy osobom chorym na trąd ze środków Polski, tylko i wyłącznie. Polski wtedy nie było, jak gdyby, jak to się mówi, na mapie świata. On poprzez różne swoje kontakty, poprzez wielość listów wysyłanych do Polaków, uzyskał środki właśnie z nieistniejącego kraju. On to mocno podkreślał. I z tych listów, oprócz osobowości ojca Jana Bejzyma, o której ciągle marzę sobie, żeby zrobić osobną audycję, ale nie chciałabym dzisiaj o tym mówić, ale przebijał obraz ludzi, tam są tak, żyją Malgaszowie, przebijał obraz ludzi niesamowicie ubogich, niesamowicie biednych i materialnie, ale też jakoś duchowo, poprzez jakąś taką izolację od świata. Tak, tak, no mimo... Jakie pan miał wrażenie? Proszę powiedzieć coś o Madagaskarze.